pani prezes, czcigodni kapłani, szanowni państwo, drodzy regionaliści. Każdy człowiek w swoim jestestwie jest niepowtarzalny i przez całe swoje życie rozwija siebie samego z różnych pobudek, z różnych motywacji, swoją wrażliwość, swoje piękno, swój urok. Również niepowtarzalne w swoim jestestwie są nasze małe ojczyzny. Niepowtarzalny jest Lubartów od prawie 500 lat. I Lubartów rozwija swoje jestestwo, tworzy dobro naszego miasta i z różnych motywacji i pobudek nabiera swego uroku, swego piękna. Ale jestem głęboko przekonany, że również dzięki takim wspólnotom, jakim jest regionalizm, jakimi są regionaliści, oni tworzą dorobek własnej małej ojczyzny, tworzą piękno, tworzą wrażliwość. I ja w imieniu miasta Lubartów, współczesnej naszej małej ojczyzny, pragnę bardzo serdecznie podziękować za dobro, które zostało wytworzone przez 100 ostatnich lat. Kłaniamy się nisko i tym, którzy byli przed nami. Kłaniam się nisko wszystkim państwu regionalistom, którzy działacie teraz, którzy poprzez swoje osobiste piękno, poprzez swoją osobistą wrażliwość przenosicie na ulice naszego miasta, do różnych miejskich instytucji to, co macie w sobie i to, co przekazujecie drugiemu człowiekowi, obecnym, żyjącym pokoleniom. I poprzez prace zapisane w różny sposób, bo one się dzieją. Jest wydanych kilkanaście tomów Lubartów i Ziemia Lubartowska. Różne formy działalności regionalnej wpływają na to, jacy my jesteśmy, Lubartowianie, w tej chwili, ale również to, co zostawimy naszym przyszłym pokoleniom. Jeszcze raz w imieniu miasta Lubartowa bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za to współtworzenie tożsamości naszego miasta. A wiemy, że historia naszej ojczyzny Polski jest trudna i czasami takie wspólnoty jak regionalistów broniły narodową tożsamość, broniły i rozwijały mowę polską. I to, że dzisiaj możemy żyć w wolnej ojczyźnie, to, że możemy żyć tutaj w Lubartowie, na polskiej lubartowskiej ziemi, to, że możemy przebywać w obiekcie hali targowej, historycznej hali targowej, obecnie siedziby Lubartowskiego Towarzystwa, Lubartowskiego Ośrodka Kultury, to dzięki innymi zasługa naszych regionalistów, was samych. I jeszcze raz z całego serca dziękuję. Proszę o jeszcze na następne pokolenia, na następne stulecia. O działalności Lubartowskiego Towarzystwa Regionalnego wie również prezydent Rzeczpospolitej Polskiej. W rozmowie opowiedziałem panu prezydentowi o działalności. Opowiedziałem również o działalności osoby, która, myślę, że pani Maria mnie wybaczy, przez połowę stulecia, bo od 51 lat tworzy tożsamość i dobro Lubartowskiego Towarzystwa Regionalnego. Pan prezes podarował darna dla pani Marii, dla prezes Lubartowskiego Towarzystwa Regionalnego i chciałbym prosić panią Marię o podejście tutaj, abym mógł w imieniu pana prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana Andrzeja Dudy, przekazać upominek z tej racji. Bardzo proszę, pani Mario.